Ojciec Święty Franciszek, wyznaczając rok Światowych Dni Młodzieży, również zatroszczył się o to, żeby było to nie tylko zewnętrzne przygotowanie, organizacja, ale także duchowa lekcja tego wszystkiego, co można w naszej ojczyźnie, także w tym miejscu odnaleźć. My dzisiaj właśnie przychodzimy, żeby uświadomić sobie, że temat, który nam wyznaczył Ojciec Święty Franciszek na ten rok, to temat błogosławieni ubodzy. I pragniemy właśnie, słysząc to zadanie Ojca Świętego, odnaleźć w tym miejscu i w tych osobach prawdę ewangeliczną, do której zachęca nas Jezus Chrystus, a który stale nam podsyła, przedstawia, przybliża nasz Kościół w osobie Piotra naszych czasów, w osobie biskupów, kapłanów i wszystkich przedstawicieli Kościoła. Dzisiejsze więc i inscenizacja, następnie prelekcja, spotkanie w katedrze z miejscami związanymi z świętą Jadwigą, a wieńcząca to spotkanie adoracja, nieszpory i msza święta, mam nadzieję, że pomoże nam wszystkim dobrze przygotować się do tego spotkania. Prosimy Boga, aby dał nam dary, które pozwolą nam odczytać i czas, i miejsce, i także tą historię, która jest jakby zaklęta w tych murach naszej czcigodnej katedry, w sarkofagach, a także w miejscach spoczynku naszych świętych patronów. Najpiękniejsza postać kobieca w naszych dziejach, tak kardynał Karol Wojtyła nazwał świętą królową Jadwigę. I to jest, te prawdy nosimy wszyscy rodacy, Polacy, głęboko w sercu. Chciałem się odnieść na początku tego wystąpienia do kogoś, kto stoi u początku wielkiego kultu królowej Jadwigi, do księdza Jana Długosza. Przyszły rok chcemy obchodzić w naszej ojczyźnie, taka jest idea, jako rok Jana Długosza, wypadnie 600-lecie jego urodzin. Ten największy polski dziejopis, który związany jest z tym miejscem, to wielki admirator królowej Jadwigi. W swoich słynnych rocznikach, czyli kronikach Królestwa Polskiego, omawiając ostatnie dni życia królowej Jadwigi, napisał: wszystkie swoje klejnoty, szaty i pieniądze i całą królewską spuściznę poleciła wyznaczonym przez siebie wykonawcom swego testamentu, a mianowicie biskupowi krakowskiemu Piotrowi Wyszowi i kasztelanowi krakowskiemu Jaśkowi Stęczyna, wydać na wsparcie dla osób nieszczęśliwych i na fundację Uniwersytetu Krakowskiego. Taka była ostatnia wola królowej. Taki był jej testament. Wiadomo, jaką wagę ma testament, zwłaszcza królewski. Zapisane w nim dyspozycje mają moc prawną. Równocześnie testament kryje najgłębsze, najbardziej osobiste intencje. Mówi o tym, co dla piszącego testament było naprawdę ważne i co najbardziej umiłowane. Z testamentu Jadwigi Królowej wynika, że najważniejsi byli młodzież chcąca się uczyć, a także ubodzy i nieszczęśliwi. To dla nich przeznaczyła wszystko, co posiadała, czym osobiście dysponowała.
Dzięki relacji Jana Długosza od ponad 500 lat wiemy, że Jadwiga dla młodzieży, a także dla biednych i nieszczęśliwych ofiarowała klejnoty, szaty i pieniądze. Ale dopiero 60 lat temu dowiedzieliśmy się czegoś jeszcze. Okazją była decyzja kardynała Adama Stefana Sapiehy o przeniesieniu Jadwigi z grobu, w którym jej ciało spoczywało przez 550 lat, a który znajdował się po lewej stronie ołtarza wielkiego do nowego, białego, kararyjskiego sarkofagu naprzeciw kaplicy zygmuntowskiej. Oddajmy głos notariuszowi, który wtedy, w 1949 roku, sporządził protokół otwarcia grobu królowej. Czytamy w nim: po usunięciu materii, którą była, jej ciało było przykryte, oczom obecnych odsłoniła się jej czaszka i kościec. A potem wyjęto berło drewniane, złamane w kilku miejscach, i drewniane jabłko królewskie, obok którego znaleziono krzyżyk ze śladami złoceń, a w okolicach głowy znaleziono resztki ornamentu gotyckiego, wyciętego w skórze i zapewne pozłacanego, być może resztki jej grobowej korony. Tyle notariusz. Naszą wiedzę na temat królowej Jadwigi niezwykle uzupełniło otwarcie grobu i wydobycie tego niepozornego, drewnianego, lipowego berła i jabłka. Czyżby to małoduszność tych, którzy przygotowywali jej pogrzeb? Z całą pewnością nie. Nie, bo wszyscy ją kochali. To dlaczego użyto drewnianych insygniów? Nie wiemy. Może z braku czasu, które dzieliła śmierć od pogrzebu. A może stało się tak na jej polecenie, na jej życzenie, by nawet na pogrzeb nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy. Tego nie wiemy. W każdym razie drewniane insygnia królewskie relacje Jana Długosza jeszcze bardziej uwiarygodniły, potwierdziły to, co napisał Długosz. Potwierdziły, że była niewiastą żyjącą Ewangelią, żyjącą w duchu ośmiu błogosławieństw. Pamiętamy te jezusowe błogosławieństwa z kazania na górze. Pierwsze i pewnie najważniejsze brzmi: błogosławieni ubodzy w duchu. Co to znaczy być ubogim w duchu? Być ubogim w duchu to znaczy być człowiekiem pokornym. A człowiekiem pokornym jest ten, który jest otwarty. Otwarty na Boga i otwarty na drugiego człowieka. Ktoś, kto się nie koncentruje na sobie. Kto ponad bogactwa zewnętrzne wyżej stawia duchowe. Jadwiga Królowa naśladuje Jezusa, który będąc bogatym dla nas stał się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić. Mówimy o tej zupełnie szczególnej formie ubóstwa. Ubóstwa, które bogaci. Pytamy więc, jak może dać ten, kto jest ubogi? Czym może podzielić się ten, który niczego nie ma? Zapominamy, że dawać możemy nie tylko zewnętrzne dary, ale także wewnętrzne, nasz czas, naszą uwagę, naszą przyjaźń. Za chwilę w katedrze zatrzymamy się u jej grobu, a także przy szkatułce z drewnianym jabłkiem i berłem. Patrząc na nie, pamiętajmy o tym pierwszym błogosławieństwie, które stoi przed innymi błogosławieństwami. Błogosławieństwie, które przybliża do Boga i przybliża do ludzi. Błogosławieństwo, które otwiera, a nie zamyka.
które przywraca wolność, a nie wpędza w uzależnienie. Błogosławieństwa, które przynosi radość serca. To wraz z tym pierwszym błogosławieństwem korespondują słowa Jana Pawła II, które wypowiedział w dniu jej kanonizacji na krakowskich Błoniach. Zaprowadź nas, Jadwigo, przed Twój wawelski krucyfiks, abyśmy poznali, co to znaczy być prawdziwie wolnym i aby nie ustała w nas radość. Ta radość towarzyszy ludziom młodym, wolność także. Niech nas Jadwiga zaprowadzi przed wawelski krzyż i niech nas zaprowadzi jako patronka Światowych Dni Młodzieży na spotkanie z papieżem Franciszkiem za 2 lata.